Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Kolarskich Rozmów, studio Terzado. To jest taka audycja, którą chcielibyśmy cyklicznie uruchamiać w każdy poniedziałek około godziny 20. Mieliśmy wystartować tydzień temu, bo była ku temu nie lada okazja. Pierwsze polskie zwycięstwo w wyścigu etapowym Costa Blanca Bike Race, gdzie właśnie jechał Krzysztof Łukasik, JBG2 Team i Karol Ostaszewski, również JBG2 Team. No ale wystartowaliśmy tydzień później, a w międzyczasie odbyły się Mistrzostwa Świata w kolarstwie przełajowym. I do tych Mistrzostw Świata w kolarstwie przełajowym na pewno chcielibyśmy wrócić, bo jest to oczywiście ukończenie i uwieńczenie tego kolarskiego sezonu w kolarstwie przełajowym. W tym programie chcielibyśmy głównie gdzieś tam się też skupić na wynikach Polaków w tych wyścigach zagranicznych, porozmawiać z ciekawymi gośćmi oraz na wyścigach, które będą odbywać się u nas w Polsce. A przypominam, że w tym roku Puchar Polski w kolarstwie górskim w formule olimpijskiej to aż 7 edycji, w tym wyścigi kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich. Też nie przedłużając, serdecznie zapraszam Was, żebyście zostali chwilę dłużej, bo moimi gośćmi będzie właśnie Karol Staszewski i Krzysztof Łukasik, z którymi połączymy się tutaj zdalnie w naszym studio Terzado i będziemy o tym kolarskim początku sezonu rozmawiać. Jeśli chodzi o to, co wydarzyło się w ostatnim czasie, to warto zwrócić uwagę oczywiście na wyniki naszych podopiecznych, naszych zawodników z Polski oraz tego, kto wygrał w kolarstwie przełajowym. No, można powiedzieć, ja nie wiem, jak odebraliście te wyścigi, ale oglądam zarówno elitę mężczyzn, jak i elitę kobiet i też wyścigi juniorów i U23, które były jednak ciekawsze niż wyścig elity, tak? Od startu do mety Mathieu van der Poel, latający Holender, po prostu odjechał na mecie, 37-sekundowa przewaga nad drugim Jorisem Nieuwenhuizem, również z Holandii, no i trzeci Van Torenaut Mikael z Belgii. Jeśli chodzi o Polaków, tutaj najlepsze miejsce Marek Kondwa, 22. Jeśli chodzi o tą stawkę, no Marek też miał swoje, można by powiedzieć, kilka minut, jeśli chodzi o tą relację telewizyjną, bo przecież czekał realizator na to, jak długo będzie widoczny Zdenek Sztybar, który zakończył karierę, jeśli chodzi o to kolarstwo przełajowe właśnie w Taborze, bo ostatni raz ścigał się tam 10 lat temu, gdy zdobył medal Mistrzostw Świata, a w tym roku tam właśnie zakończył karierę i żeby wjeżdżając na metę, jeśli chodzi o to ten wyścig, no to tutaj Marek Kondwa na pozycji 22 był dosyć długo widoczny w transmisji na Eurosporcie czy na TVP Sport. Nie wiem, czy też mieliście okazję właśnie oglądać te wyścigi i posłuchać komentarza, czy to Karola Dziambora, czy Czarka Zamany w TVP Sport. Jeśli chodzi o wyniki naszych zawodników i zawodniczek, to oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, jak prezentowali się w poszczególnych kategoriach wiekowych pozostali nasi reprezentanci i reprezentantki. W wyścigu elity kobiet jedyna pani Antonina Białek, 25 miejsce. I to bym chciał na przekór tym kolarskim hejterom powiedzieć, że to wcale nie jest któreś tam miejsce od końca, jeśli chodzi bez dubla. Musimy wziąć pod uwagę to, że nasza reprezentacja w kolarstwie przełajowym pojechała tam za własne środki. Do tego nie miała wsparcia z Polskiego Związku Kolarskiego, poza tym, że otrzymali jeden komplet kombinezonów na dwa dni wyścigów, tak? Bo w piątek startowali w sztafecie sześcioosobowej, gdzie zajęli 9 miejsce na 10 drużyn, które brało udział. No tutaj ósma była Słowacja, która w składzie owszem miała 3 juniorki, 2 juniorów, jednego zawodnika elity, ale my musimy wziąć pod uwagę to, jakie tradycje w kolarstwie przełajowym ma Polska, a też ile wyścigów kategorii międzynarodowej już od lat odbywa się, czy to w Czechach, czy na Słowacji. Więc wielkie brawa dla naszych reprezentantów i reprezentantek, że podjęli się tego wyzwania, wystartowali na własny koszt tych Mistrzostwach Świata, pozyskali na to sponsorów, pozyskali na to partnerów, trenerzy ich przygotowali do tego,
No i tak jak mi tutaj Tosia Białek powiedziała, szczerze, chciałem dzisiaj też zaprosić na te nasze rozmowy. To dzięki zaparciu tak naprawdę garstki osób w Polsce to kolarstwo przełajowe na poziomie gdzieś tam międzynarodowym ma miejsce. Wracając do wyników w kategorii do lat 20 do lat 23, mieliśmy dwóch reprezentantów z Polski. W sumie wyścig 57 tutaj wystartowało. Na 43 miejscu był Szymon Pomian, na co dzień GKS Kartuzja w Kartuzach, a 44 Xavier Garnek. No tutaj też warto wziąć pod uwagę, że Xavier to dopiero pierwszoroczny zawodnik U23. Też sporo tych wyścigów tutaj w Polsce przyjechał w bardzo mocnej gdzieś tam obsadzie. Wydaje się, że będzie chciał się specjalizować właśnie w kolarstwie przełowym, podobnie jak Marek Konwa, z którym wcześniej też właśnie WKS Krupiński, Suszec razem byli, bo można powiedzieć, że Marek Konwa to nasz jedyny eksportowy kolarz przełajowy. Oczywiście idąc dalej do wyników w kolarstwie przełajowym Mistrzostwa Świata U23, Malwina Mul, jedyna reprezentantka, 21 miejsce i tak jakby na papierze patrząc to z tych wszystkich wyników to jest najlepszy rezultat, tak, bo skoro Marek Konwa był 22, a Malwina Mul 21, no tutaj mieliśmy 31 startujących. W tym wyścigu 23 nie był za na to ciekawy, bo Brytyjka odjechała od startu do mety i samodzielnie tutaj podążała w tym wyścigu. Natomiast jeśli chodzi o wyścig taki chyba najciekawszy tych mistrzów świata, to przyznacie mi rację, że mężczyźni i juniorzy to można było oglądać. No pewne dramaty tutaj, bo Francuz 3 z 4 okrążeń jechał na prowadzeniu, no i zobaczył po przejechaniu tak naprawdę boksu, czyli musiałby tutaj praktycznie nie mógł się wracać, takie są przepisy, że był defekt w tylnym kole, no i spadł z tego prowadzenia, zmierzał po koszulkę mistrza świata w kategorii juniorów, no i zakończył 4. miejsce, a wygrał Włoch. Natomiast jeśli chodzi o naszych reprezentantów, tutaj mieliśmy przedstawicieli Cliff Chłapowo, Kacper Dobkę, miejsce 40 i na miejscu 61 Kacper Konkę, to też tutaj 74 zawodników kategorii junior wystartowało. No i jeśli chodzi o nasze panie juniorki 17-18 lat, tutaj mieliśmy dwie reprezentantki. Na miejscu 27 zakończyła Alicja Matuła i na miejscu 36 Rozalia Duczak. Warto jeszcze dodać, że Alicja, no widzieliśmy też dosyć długo w relacji telewizyjnej. Nie jestem do końca jeszcze pewien, czy możemy Wam tutaj pokazywać te fragmenty z Eurosportu lub z innych gdzieś tam ujęć, jeśli chodzi o to kolarstwo przełajowe, czy to co się odbywa, ale będziemy tutaj to na bieżąco sprawdzać. No, Alicja miała dosyć spory czas antenowy, no bo niestety podążała bez siodełka. Tak więc na początku, na starcie, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się na tym kolarstwie, na wyścigu juniorek w kolarstwie przełajowym, no spadła gdzieś tam na poza 50, później musiała gonić. Również pozdrawiamy komentatora Eurosportu Karola Dziębora, z którym mieliśmy okazję współpracować przy realizacji naszych transmisji. Jako że dzisiaj zaczęliśmy trochę później ten program niż planowaliśmy, oczywiście jest takie prawo przy tych wszystkich transmisjach na żywo, że mimo wcześniej przygotowanych rzeczy, no to też trochę mam udowodniamy, że jest to na żywo, bo właśnie będę chciał tutaj przejść płynnie do moich gości, do Krzysztofa Łukasika i Karola Ostaszewskiego. Halo, halo, czy się słyszymy, panowie? Cześć, słyszymy się. Dzień dobry wszystkim. Cześć Karol, witamy serdecznie. Cześć, hej, witam wszystkich. Jest i Krzysztof Łukasik i Karol Staszewski razem ze mną. Tak więc przechodzimy płynnie do tego, co byśmy chcieli, żeby w trakcie takich poniedziałkowych transmisji się odbywało, czyli oprócz tego podsumowania, które będzie też wyścigów, głównie jeśli chodzi o Puchar Polski, czy wyścigi, które będą odbywać się w Polsce, tutaj dość będą pokazane materiały wideo, które sami przygotujemy razem z Pawłem Kuflikowskim i z firmą Trezado, razem na portalu kolarskim MTBX.pl. To chcemy porozmawiać z ciekawymi gośćmi, a niewątpliwie takimi ciekawymi gośćmi jest ekipa LBG2, która zasypuje nas zdjęciami z gorącego hiszpańskiego miejsca. Costa Blanca Bike Race. Krzysztof, ja chciałem się zapytać tak, czy jesteś w stanie coś dodać do tego, co
wydaliście tutaj razem z Karolem regularne komentarze. Do tego obejrzałem 52-minutowego vloga Karola. Muszę przyznać się, że też jestem chyba z tego pokolenia, że wolę takie dłuższe formy obejrzeć bez jakichś tam cięć. A ja tak może prowokacyjnie podam, czy jesteś zadowolony z tego startu? Zwycięzców się nie sądzi, więc na pewno powinienem być zadowolony, aczkolwiek no, staram się jednak na chłodno podchodzić do całego wyścigu. Wiem, że są rzeczy, które należałoby poprawić i na pewno jakby z biegiem czasu będę się starał nad nimi pracować, no, ale niewątpliwie fajnie jest zacząć sezon od wygranej, więc cieszę się, że tak też się stało. No tym bardziej, że no, pierwszy raz, kiedy udało mi się wygrać tą Costa Blanca. Startowałem tam już czwarty raz, trzeci raz solo i w zasadzie przez poprzednie dwa lata no też wydawało się, że ta wygrana nie jest daleka, ale no mimo wszystko czegoś brakowało, więc cieszę się, że to tym razem się udało. No ja tutaj sprawdzałem swoich rywali, jeśli chodzi o Norwegów, tak jak ładnie tutaj podkreślałeś pana jednego i drugiego, to nie są zawodnicy, że tak powiem, jak niektórzy tutaj gdzieś tam w komentarzach wspominali, gdzieś tam z łapanki, tak? To są zawodnicy, którzy regularnie startują w cross country, również wybierają taki cykl przygotowań, bo widzę, że praktycznie często na tej Costa Blanca czy na innych etapówkach na początku sezonu startują. Też tutaj miejsca na Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy w pierwszej 20 nawet, tak, czy 30. Jak to właśnie z twojej perspektywy jest, tak, jak to wpleść ten wyścig etapowy w te przygotowania? No bo rozumiem, że w tym roku to był pierwszy i ostatni wyścig etapowy, bo czekają wyścigi cross country. No tak, w poprzednich latach zaczynaliśmy sezon pod Costa Blanca, ale potem jechaliśmy też Mediterrana. No w tym roku zrezygnowaliśmy z drugiej etapówki na rzecz wyścigów cross country. No i w zasadzie jest to schemat, który, jeśli chodzi o ten pierwszy wyścig etapowy, który jakoś sprawdzał się w ostatnich latach, więc nie było powodu ku temu, żeby coś zmieniać. Ja osobiście lubię startować też na Costa Blanca z tego względu, że jest to fajny teren. Pogoda, tak. Ale jest to też fajny teren do pojeżdżenia na rowerze MTB. Naprawdę wiele szlaków jest bardzo wymagających, więc jest to dobra okoliczność do tego, żeby gdzieś tam odkurzyć ten rower MTB i znowu pojeździć trochę po fajnych singlach. Jest też ze mną Karol Ostaszewski, który przysłuchuje się tej rozmowie, ale Karol jak tutaj nam też trochę opóźnił wejście, bo swoje umiejętności informatyczne postanowił wykorzystać, ale w bardzo dobry sposób to przekazujesz, bo w tym roku widzę bardzo aktywnie w social mediach, jeśli chodzi też o Instagrama, o tutaj i te materiały, które przesyłane do Pawła Kuflikowskiego i też jeśli chodzi o vloga swojego. Ja miałem takie pytanie, bo jak oglądałem te tutaj twoje relacje, to cały czas się uśmiechałeś i faktycznie możesz tak jakby przyznać się przed samym sobą, że jesteś dużo szybszy albo generalnie szybszy do Karola w zeszłym roku i to jest głównie jak gdyby taki plus takiej imprezy, że można na początku sezonu zweryfikować, na jakim etapie jesteśmy do przygotowań, no i to szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, to też jest bardzo dobry wynik. Oj, zdecydowanie, Karol jest szybszy od Karola z zeszłego roku. A tak to tak, nie no, zdecydowanie fajnie, gdzieś ten pierwszy etap troszeczkę mi nie wyszedł, ale spokojnie podszedłem do tematu, jeszcze 3 dni były przede mną, no i kolejne 3 dni były bardzo, bardzo fajne. Obawiałem się troszeczkę, zwłaszcza tego królewskiego etapu, który nam mega ładnie wyszedł razem z Krzysiem, no bo jednak po przełajach gdzieś tutaj ściganie po 3 godziny było lekko stresujące. Ale wszystko zagrało tak, jak powinno. No i wychodzi na to, że ta dyspozycja jest naprawdę fajna w tym roku. No i też chyba się nie mogę już doczekać kolejnych startów już w tym cross country. Więc pozytywnie patrzę to na to, co nas czeka. Coś jeszcze tutaj Krzysztof chciał dodać, bo chyba to hasło, że Karol sprzed roku mu się spodobało. Tak, owszem, ja chciałem dodać, że a propos tego, co mówili, że Karol jest taki szczęśliwy, dlatego że ma okazję przebywać ze mną. No to na pewno tutaj, no, oglądając te wasze vlogi, tutaj spędzanie ze sobą w jednym pokoju trochę czasu, czy też na posiłkach, to wymaga dobrego zgrania i też, żeby tą głowę właśnie jakoś tutaj odpowiednio przygotować na taki wysiłek.
Jeśli chodzi o to kolejne starty właśnie w sezonie, to jakby tak dzieląc, że każdy z tych etapów to było jakby przygotowanie pod jakiś inny rodzaj wyścigów, czyli jak była jedna na przykład czasówka pod górę, drugi etap królewski, inny etap taki bardziej przelotowy, czy traktowaliście tą etapówkę tak całościowo, tak, że liczył się wynik w generalce na mecie? Może najpierw Krzysztof, tutaj analityk, fizyka techniczna, mi tutaj o tym powie. Nie, no wydaje mi się, że mówienie o tym, że do każdego etapu podchodziliśmy indywidualnie, byłoby już pewnym naciąganiem rzeczywistości. Ja jakby miałem takie podejście, że jest to start no taki czysto treningowy. Wiadomo, jak już się ściga, fajnie jest wygrywać i z tego się cieszę. No ale chodziło o to, żeby złapać trochę minut w takim tempie wyścigowym. Ta Costa Blanca jest jeszcze o tyle fajna, że no mimo wszystko te etapy nie są jakieś strasznie długie, bo w zasadzie no to nawet ten najdłuższy etap, no, my 3 godzinki, tak, około niecałe, to jest jeszcze taka długość, że człowiek no się tak specjalnie nie zamula i nie popada w ten taki stricte maratoński tryb. No więc tak. Karol, tutaj jeśli chodzi o to, miałeś w głowie, co powiesz do vloga, czy do kamerki, która będzie później, czy raczej na takiej trasie jesteś w stanie już się całkowicie odciąć do tego, bo widziałem też sporą radość do tego, że wasz mechanik miał ze sobą oprócz sprzętu oczywiście do naprawy rowerów, to też sprzęt do właśnie mediów. To jak to z twojej perspektywy, zwłaszcza ten etap, gdzie byłeś liderem przez chwilę wyścigu, wyglądał? Nie. No, wielkie słowa uznania dla Adasia, że się zaangażował i w sumie nawet mnie zaskoczył pierwszego dnia, że coś ponagrywał, a kolejne dni były już tylko lepsze, więc wielkie dzięki dla Adama. Jakie urywki z trasy, gdzie nawet przez 10-15 sekund pokażemy, jak ta rywalizacja wygląda, to mam wrażenie, że dodaje to takiego smaczku i jakby prowadzi taką ciągłość tego materiału. Prowokacyjny komentarz rzuciłem tylko na chwilę, że widać, ile jest zaangażowania mechanika, bo nie trzyma kamery do końca, tylko jest w dół na buty, ale generalnie na pewno jest to, tak jak mówisz, istotne, żeby pokazać, ile to jest pracy przy takim wyścigu etapowym, no bo to nie jest cross country, gdzie patentuje się trasę dzień wcześniej, bierze się rower na serwis, jest tylko jeden wyścig, godzinka i generalnie ma się tydzień odpoczynku, tak? Tak, no to jest dzień za dniem. Dzień za dniem, nawet ja lubię mówić, że jak się taką etapówkę rozpoczyna w czwartek rano, to się człowiek budzi niedzielę po południu, czyli te 4 dni przelatują bardzo szybko i naprawdę jest co robić. I to nie jest tak, że my sobie pojedziemy na rowerze, przejedziemy 2 godziny i koniec, tylko jednak jest jeszcze trochę tych rzeczy. Fajnie, że był Adam, że był Sławek, że ekipa JBG2 właśnie zapewniła nam 2 osoby do obsługi. No i sprzęt był perfekcyjnie przygotowany, no bo jednak Norwedzy borykali się z różnymi problemami. My pojechaliśmy wyścig tak naprawdę bez żadnego defektu, bez żadnego zgrzytu łańcucha, bez innych takich tematów, więc to też jest super. A wracając jeszcze do tego tematu kamery, czy myślę, co powiem? Raczej nie, raczej chciałbym się z tego wyłączać i myślę, że jeżeli bym o tym myślał w czasie wyścigu, to możliwe, żebym musiał zaniechać tutaj robienia kontentu. Całe szczęście przychodzi mi to coraz łatwiej i coraz szybciej składam te vlogi, bo nie chcę siedzieć nad komputerem dużo, chociaż ten materiał wymagał jednak ode mnie posiedzenia kilka godzin i powalczenia, bo to jednak była ogromna tak właśnie często materiału. Chciałbym zauważyć, tak mówią, że jakby nie mają czasu na social media czy inne zajęcia. No wiemy, że Krzysztof Łukasik, bronią go wyniki mistrz Polski w cross country, w short tracku, w maratonie, to on generalnie nie musi nic w social mediach robić, tak? Kontrakt z JBG2 jest podpisany, płacą za wyniki, więc on nic nie musi robić, ale to fajnie coś tam od niego właśnie usłyszeć i myślę, że fajnie się gdzieś tam uzupełniacie, ale Krzysiek sam przyznał, że nowy rok, nowy ja. Może nie, że od razu będzie tutaj mistrzem socialów, ale dzięki temu, żeby właśnie nawet znajdzie czas, żeby tutaj porozmawiać z nami. No, Krzysiek, jesteś w Polsce aktualnie, tak? Karol w Hiszpanii i da się to połączyć w jakiś sposób na 20 minut czy tam godzinkę wygospodarować, a też wydaje się, że ta praca gdzieś tam marketingowa, tym bardziej w roku olimpijskim, warto by było to wykonać. Jak to z twojej perspektywy godzisz sportowo właśnie z jakimiś obowiązkami? Czy to nie są obowiązki?
Dopóki robienie vlogów i tworzenie kontentu sprowadza się do tego, że Karol wszystko nagrywa, a ja muszę czasami powiedzieć jakieś głupoty, to taki układ mi pasuje. Ale no już teraz mówiąc zupełnie poważnie, to niewątpliwie zawsze miałem z tym jakiś problem i trudność. I raczej też nie lubię za bardzo mówić o tym, co robię, bo po prostu nie wydaje mi się to też jakoś szczególnie spektakularne tak naprawdę. No po tym odbiorze chyba tutaj właśnie tych materiałów, które zaprezentowaliście, bardzo pozytywnym odbiorze. No wiadomo, że dobre wyniki sportowe wzmacniają ten przekaz i tym bardziej, że no też nie startowało tam za wielu Polaków w tym czasie i też ten styczeń jest takim martwym okresem, dobrze to wykorzystujecie do tego, ale no na pewno ma to jakby spore takie znaczenie i te wyniki uwiarygodniają to. No tak, na pewno bardzo miło jest słyszeć takie pozytywne komentarze i niewątpliwie jakby odbiór tej Costa Blanki był mega pozytywny i chyba zaskakujący dla nas wszystkich. Więc no, fajnie, niewątpliwie miło jest słyszeć jakieś tam pozytywne słowa, no i na pewno może być to też jakaś motywacja do tego, żeby coś tam tworzyć w przyszłości. Czy staniemy się rasowymi influencerami? Pewnie lepiej nie. Już mamy za dużo tych influencerów chyba w polskim YouTubie i sferze. Wolę, żebyście byli sportowcami z krwi i kości i dawali nam radość na arenie międzynarodowej. Aczkolwiek no, ten pierwiastek tego influencingu i właśnie dzielenia się tym przede wszystkim dawanie jakiejś wartości, tak? Nie pokazywa to, co mi się podoba, Karol, właśnie też tutaj, co robisz, to jest nie wrzucanie selfiaczków, jak patrzcie, jak fajnie jest ciepło w Hiszpanii, a wy macie teraz zimno w Polsce i mokro, tylko żeby coś właśnie dać znać, podpowiedzieć, jakieś ciekawostki, tak? O sprzęcie, o przygotowaniu, o diecie, o trasach na przykład tych MTB. Tak, no, zawsze to Kalpe się kojarzyło tylko z szosą, 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 a wy tutaj pokazujecie, że jest to fajny teren na MTB, jest gdzie jeździć. To też jakby już chciałbym gdzieś tam zamykając ten temat Costa Blanki, bo jeszcze może później na chwilkę przejdziemy, jeśli będziecie chcieli się tutaj zdradzić, jakie macie plany startowe na najbliższy czas, bo zaraz to kalendarz otworzę, tam się roi od wyścigów w Hiszpanii. To chciałbym właśnie, Karol, Ciebie gdzieś tam zapytać, czy wymagał, bo powiedzieliście, że byliście na zaproszenie organizatora, czy te działania właśnie jakieś, czy to wyniki sportowe głównie znaczą o tym, jak organizator tutaj zaprasza. No i może tutaj, pewnie się nie orientujecie, ale taki cały trip tutaj kosztował, no bo od tego macie ekipę zawodową JBG2, żeby się tym zajmować. Jeśli chodzi o zaproszenie, to myślę, że to było zbitka kilku czynników. Po pierwsze, JBG2 Team już od kilku lat, tak jak Krzysztof wspomniał, startuje na tym wyścigu i najczęściej właśnie w dosyć licznym składzie. No a druga kwestia jest taka, że w zeszłym roku wielu zawodników naszych też stawało na podium, czy kręciło się w pierwszej dziesiątce. No i w tym roku, z tego co wiem, to po prostu organizator sam gdzieś się odezwał do nas, hej, czy zamierzacie do nas przyjechać? Poszła odpowiedź, cześć, zamierzamy. No to on tam wysłał, nie wiem, promokod, po czym się okazało, że po prostu to było jakby po prostu taki promokod właśnie na takie startowe za darmo, czyli na zaproszenie, to nazwijmy, od organizatora. No i tak to wyszło, więc dosyć nieoczywiście, no ale wiadomo, że JBG2 Team no to jest ogromną marką, budzącą też postrach już nie tylko wśród polskich kolarzy, ale też zagranicznych i budzi szacunek i to nie jest tak, że sobie przyjechali jacyś zawodnicy, tylko no, da się też odczuć, że inni zawodnicy nas obserwują, czy amatorzy z Hiszpanii. Też taka anegdotka, że chyba z 2 albo 3 razy rozmawiałem z jakimiś ludźmi z zagranicy, tylko amatorami, o tym, jak szybko zjeżdżamy na zjazdach tutaj, bo wszyscy, że ja cię widziałem na strawie, ty tak szybko zjeżdżasz, jak ty to robisz. I to nawet było gdzieś w hotelu 3 czy 4 dni po zakończeniu Costa Blanki na kolacji. Jeden z panów do mnie zagadał, ktoś tam na starcie, więc no, patrzy się na nas. No i myślę, że nie ma co mówić, ale w tym roku dla Costa Blanki zrobiliśmy robotę i będę bardzo szczęśliwy, jeżeli w przyszłym roku zobaczymy więcej Polaków na starcie, bo to jest naprawdę fajny wyścig, którego mam poczucie, że w Polsce nie doświadczymy. Tak trudnych tras, tak pięknej pogody, takiej organizacji, atmosfery. No, Hiszpanie chyba potrafią trochę lepiej w te
wyścigi. No na pewno jest to bardziej gdzieś tam maraton. Polski kraj, więc potrafią tutaj to zrealizować. Też, żeby Was tutaj już za długo nie trzymać, może będzie okazja tutaj porozmawiać o planach na ten najbliższy okres. Mam tutaj przed sobą kalendarz startów na właśnie tym portalem TB Data, z którego też brałem tutaj wyniki. Gdzieś tutaj myślicie o startach właśnie w Hiszpanii, czy no sprawdzałem tutaj, że między innymi Samuel Gays pojawił się na Volcacie dopiero co w ten weekend, więc no trochę tutaj wiem, że Mediterranean Epic już nie jest w planie, bo o tym rozmawialiśmy, że głównie z tutaj cross country. Krzysztof, gdzie, czy możesz zdradzić, gdzie w najbliższym czasie Cię będziemy mogli zobaczyć, czy jednak będziesz wolał gdzieś tutaj z zaskoczenia działać? Owszem, jak najbardziej. To jeszcze kończąc niejako temat tej Costa Blanki, to chciałbym na koniec podkreślić, że faktycznie jest to impreza godna polecenia i tak jak już zresztą Kamil wspominałeś, no Calpe jest bardzo popularną destynacją wśród polskich amatorów, mastersów, ale bardzo mało osób jakby myśli o tym, żeby wybrać się tam z rowerem MTB. A myślę, że jakby z czystym sumieniem możemy polecić te rejony i tą imprezę i faktycznie jakby na tle polskich imprez z całym szacunkiem dla polskich organizatorów myślę, że ta Costa Blanca wypada nieźle. No i biorąc pod uwagę jakąś tam łatwość logistyczną z organizowaniem takiego wyjazdu, to myślę, że możemy śmiało rekomendować ten wyścig. No i przechodząc już do tych najbliższych planów, no to nie, no zdecydowanie nie jest to tajemnicą. Owszem, teraz jestem w Polsce, ale już w piątek wylatuję do Hiszpanii. No i w zasadzie od najbliższego weekendu zaczynamy taki cykl, ciąg trzech wyścigów. Najpierw startujemy w C1 w Lanuzzi. No a potem już dwa haceki, jeden w Czelwie, a drugi w Banyoles. No to są bardzo takie wyścigi, można powiedzieć, gromadzące na starcie na pewno czołówkę europejską, jak i światową. No, byłem przekonany, bo tutaj Karol powiedział o tym, że JBG2 to marka tutaj już nie tylko w Polsce, ale i światowa, że jest zaproszenie na Hero Abu Dhabi. Tam wiemy, że na C1 zamiast 650 euro do wygrania jest 20 tysięcy euro, więc trochę na starcie, że tak powiem, tej kolarskiej koniny się zjawi. Ale oczywiście ta Lanuzia, która jest blisko tutaj Calpe, no to jest też bardzo dobrze obsadzony wyścig. To tak trzy wyścigi praktycznie tydzień po tygodniu, to jest jakby też traktowane jeszcze już treningowo, czy to jest element jakby z punktów i strategii tego przygotowania, rozumiem, na pierwszą część sezonu, na kwalifikacje do wewnętrzne krajowe, do Igrzysk Olimpijskich, czy to jest po prostu już ciągiem startowane cross country do lipca? Niewątpliwie celem pierwszej części sezonu są wyścigi kwalifikacyjne i jakby one są wyścigami nadrzędnymi i w zasadzie wszystko, co wydarzy się do tego momentu, no, należy traktować poniekąd treningowo. No ale no, nie ma co się oszukiwać, że takie dwa wyścigi HC, jak Czelwa czy Banyoles, no to są już wyścigi z dużymi tradycjami. Wyścigi zawsze porządnie obsadzone, więc no raczej i każdemu z nas będzie zależało na tym, żeby być tam dobrze dysponowanym i żeby dobrze zaprezentować się jakby na tle no już tej światowej czołówki. W związku z czym, podsumowując, owszem, no są to pierwsze starty, można mówić, że są to starty treningowe, no ale no, chcemy, żeby wypadły jak najlepiej. No na pewno tutaj też, jeśli będzie okazja, Karol, jakiś materiał, który z tych wyścigów pokazał, bo gdzieś próbowałem w internecie szukać, to nie ma takich za dużo vlogerów na poziomie elity, którzy coś są w stanie tam od zaplecza pokazać. Ty też, Karol, tak, takie same plany właśnie startowe na te trzy wyścigi tutaj w Hiszpanii masz? No i może miałeś okazję już, nie wiem, te trasy sprawdzić, skoro tutaj jakby jesteś jakby na miejscu, albo w jakiś inny sposób bardziej się przygotowywać do tych startów cross country. Jakie cele sobie tutaj przed tym stawiasz?
Nie byłem jeszcze na trasie w Lanuzi. Ona jest tak około 15-20 km od Calpe. Być może w środę albo w czwartek się tam wybiorę na jakiś rekonesans. Na pewno w sobotę razem z Krzysiem pojedziemy, a objazdy z Krzysiem zawsze są niesamowitym przeżyciem, więc też nie chciałbym za dużo sobie tutaj sam obczajać trasy, bo z Krzysiem wiadomo. Potem pewnie do Czerwy pojedziemy też raz w tygodniu, czy ze dwa razy to zobaczymy. No i w Gironie do Banyoles pewnie będziemy od czwartku, wstępnie taki jest plan. Jeszcze taka ciekawostka a propos kalendarza, że na stronie naszej ekipy JBG2 Team mamy zakładkę kalendarz, no i tam zawsze 2-3 tygodnie do przodu co najmniej są pokazane, gdzie będziemy startować. Nie wiem, czy dobrze, żebyście o tym wiedzieli, bo może niektórzy będą unikać tych startów, choć raczej mam nadzieję, że sprawi, że więcej osób się po prostu na nich pojawi, żeby nam kibicować. No faktycznie tak, tutaj jest strona internetowa prowadzona, jest kalendarz, i gdzie nas spotkasz i są te wyścigi, więc jakbym się lepiej przygotował do tego spotkania, to bym takiego researchu nie wykonał, to bym wiedział. No takie jest trochę właśnie może w tym naszym polskim środowisku często naraz, że nie mówi się gdzie kto jak startuje, żeby się nawzajem unikać i nie spotkać na tych wyścigach. Nie wiem z czego to wynika, bo właśnie ja bym wolał, żeby to było w takim kierunku, żeby sobie gdzieś tam pokibicować, czy właśnie żeby się ci zawodnicy mogli z Polski sprawdzić. No pewnie takim gdzieś tam klasykiem na początku sezonu będzie ten Kamptal Classic, Kamptal Trophy w Austrii, gdzie tam sporo się tutaj osób pojawia. Ja pewnie jeszcze tylko tutaj na koniec dodam, aby was zapytam, czy z kolei ta strona internetowa i te kryteria kwalifikacyjne na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024, które na stronie Polskiego Związku Kolarskiego w końcu jakoś w połowie grudnia tuż przed świętami się pojawiły, czy one w jakiś sposób paraliżują? Czy po prostu dobrze, że już to wszystko wiemy i wiemy na których to wyścigach i właśnie na tych wyścigach, zwłaszcza w Polsce, Jelenia Góra i Jastrzębie, trzeba będzie wam kibicować, żeby się tutaj obserwować tą pasjonującą rywalizację o to miejsce na Igrzyskach Olimpijskich. Jak to wygląda z twojej perspektywy, Krzysztof? No to na pewno wybór tych wyścigów kwalifikacyjnych nie był łatwy. Ten kalendarz jest dosyć mocno upakowany i jakby wybór tych trzech imprez no nie był po prostu łatwy, ale wydaje mi się, że ostatecznie no te trzy wyścigi, które zostały tutaj zatwierdzone przez PZKOL, są takim wyborem racjonalnym. No na koniec jeszcze dużo rozmawiało się o tym, czy ostatnim wyścigiem kwalifikacyjnym powinno być Jastrzębie, czy też wyścig HC w Haiming. Ostatecznie stanęło na Jastrzębiu i wydaje mi się, że jest to dobra decyzja z tego względu, że wyścig odbywa się w Polsce, więc jest to ze względów logistycznych łatwiejsze dla wszystkich polskich zawodników, a drugie to, że wbrew pozorom, paradoksalnie, to trasie w Jastrzębiu bliżej jest do trasy olimpijskiej niż tej trasie w Haiming. Więc moim zdaniem no, kryteria są bardzo, bardzo sensowne i w zasadzie no, to nie widzę żadnej innej opcji, którą ewentualnie można by tutaj wdrożyć i jakiegoś innego wyścigu, którym można by było zastąpić jeden z tych trzech wyścigów. No takie mamy, takie kryteria, dobrze, że one się tutaj pojawiły. Tak jak tutaj wspomniane z perspektywy polskich zawodników, na pewno to łatwiejsze, żeby ta rywalizacja była faktycznie bezpośrednia i wyłoniła tutaj najlepszych zawodników w elicie kobiet i mężczyzn. No i też ważne miejsce, bo to jest też zawodnik tam rezerwowy, tak, który też będzie wybierany na te Igrzyska Olimpijskie. Jak tutaj też jeszcze, jeśli chodzi o te wyścigi kwalifikacyjne, Karol, ty się zapatrujesz, dobrze znasz też tą trasę w Jastrzębiu czy w Jeleniej Górze, a czy miałeś okazję być właśnie na tym wyścigu w Hojbach? Nie, nigdy nie miałem okazji tam być, ale w żaden sposób mnie to nie paraliżuje. Myślę, że do sprawy kryteriów wyścigów kwalifikacyjnych podejdziemy po prostu na poważnie, pewnie pojedziemy tam kilka dni wcześniej i po prostu się na tym skupimy. Skoro igrzyska odbywają się co 4 lata i w świecie sportu są uznawane za najważniejszą imprezę, jaką
sportowiec może w swoim tutaj karierze odbyć, no to warto o to zawalczyć, bo wiadomo, wyświetlenia vloga z igrzysk byłyby duże, więc cel jest jeden. O ile w ogóle można, ale to chyba nie jest główny element, żeby były wyświetlenia vloga z igrzysk. Nie, no można tam dużo nagrywać. Żarcik, żarcik. A jeszcze wracając, to nie ma co mówić. Też warto wspomnieć o tym, że zawodnicy byli zaproszeni na spotkania. Dwa spotkania, w których mogliśmy brać udział, się wypowiadać i te kryteria były wspólnie wypracowane. Większość osób była za tym. Większość osób również się wypowiedziała za Jastrzębiem. Wątpię, żeby którakolwiek z tych tras faworyzowała mniej lub bardziej któregoś z zawodników. Tak naprawdę wszystkie te trasy przez 3/4 albo nie wiem, 90. roku są po prostu nieprzejezdne, więc każdy będzie miał takie same warunki. No i tak naprawdę fajnie dla organizatorów, zarówno tutaj w Jastrzębiu, mam nadzieję, że też w Jelenia Góra to wykorzysta, że po prostu to są imprezy kwalifikacyjne na igrzyska i ściągną one w ten sposób po prostu trochę więcej osób i bardziej jakby zaangażują tą społeczność okołokolarską, która przyjdzie, pokibicuje, nie wiem, będzie obserwowała, czytała, próbowała się dowiedzieć. Kryteria są transparentne, są czytelnie napisane, wszystko jest jasne. Bardzo się cieszę, że to są trzy wyścigi, czyli zawsze jest ten bufor bezpieczeństwa w postaci jednego startu, więc myślę, że będzie fajnie i trzeba się przygotować, wszystko idzie w dobrym kierunku. No i na wyścigach się po prostu rozstrzygnie, jak to będzie. Na tym dokładnie, rozstrzygnie się nasz kraj na reprezentował. Jak to będzie wyglądało. Ja też gdzieś tutaj próbujemy, może tutaj z tym programem też mamy tutaj trochę planów, zarówno z Pawłem Kuflikowskim, jak i Michałem Świderskim, żeby troszeczkę tej rywalizacji o to miejsce na Igrzyska Olimpijskie ją zrelacjonować i pokazać też, właśnie zaangażować większą społeczność wokół tego, czyli kibiców, żeby tylko tymi wyścigami nie interesowali się inni zawodnicy z innych kategorii, czy ich rodziny, ale również po prostu kibice kolarstwa, którzy na pewno w Polsce są. Nie będę Was już tutaj dłużej trzymał, wyczerpaliśmy praktycznie tematy, które chcielibyśmy poruszyć, a nawet więcej, bo pewnie o niektórych nie spodziewaliście się. Ja bardzo dziękuję moim gościom dzisiejszego premierowego tutaj odcinka, Krzysztof Łukasik, JBG2 Team. Dziękuję, było mi bardzo miło. I Karol Ostaszewski, JBG2 Team. Bardzo dziękuję, zawsze miło być tym pierwszym gdziekolwiek. Tak, na pewno to jest pewien handicap, a ja taki sobie teraz wymyśliłem, że jak ostatnim czasem się pojawia na portalu, na projekcie, na portalu, na stronie u Kufla o sucharach, to ja też taki jeden suchar tutaj znalazłem, to może do tego, że właśnie już się kończy ten sielanka w Hiszpanii, że forma przychodzi wtedy zawsze, kiedy urlop odchodzi, więc już koniec tego obijania się, jeśli chodzi, tutaj nie wiem, czy przed chwilą się ten suchar się wyświetlił. Jest dostępny, ale dokładnie w taki sposób można to gdzieś tam podsumować. Ja zapraszam Was na kolejny taki odcinek. Zobaczymy, czy on uda się już, żeby to było w kolejny poniedziałek, ale na pewno chcemy wystartować regularnie z tego typu formułą, już gdy te zawody z polskimi zawodnikami, a zwłaszcza w Polsce, też będą się regularnie odbywać. Wiemy, że pierwszy Puchar Polski 20 kwietnia startuje, natomiast wielu zawodników z Polski na pewno pojawi się już 24 marca na Kapital Trophy w Austrii, a może i wcześniej też jest wyścig m.in. czy w Grudziądzu, czy tutaj na Dolnym Śląsku. Was zapraszam, Bolesławiec XT 16 marca, więc ten sezon cross country już całkiem niedługo startuje. Ja serdecznie Wam dziękuję. Był z Wami Kamil Dziedzic, a to było Kolarskie Rozmowy, Studio Terzado. Dziękuję.